Siemano, złomiarze. Dzisiaj taki film długi może będzie nawet, nie wiem ile to wyjdzie, ale ogólnie dla niektórych może być nudny, dla niektórych może być ciekawy. Ogólnie od jakiegoś czasu mam grupę na Facebooku, Garażowe Hobby Grupa, no i tam dużo ludzi ogólnie wybija z tematami trzęsienie na zimnym, ogólnie problem z silnikiem, diagnostyka. No i teraz taki wstęp chciałem zrobić, bo już robiłem parę filmów na kanale. Ale chciałem jeszcze raz to przypomnieć, bo coraz więcej ludzi dołącza do kanału i dużo ludzi pyta. Niektórzy są nowi w świecie motoryzacji, nie wiedzą o co chodzi, więc ogólnie zaznaczam od razu główny film. Kilka filmów było już o diagnostyce, co potrzeba, żeby silnik chodził i w ogóle jak to diagnozować. Także wchodzicie na dół kanału, na sam początek tam jest kilka filmów. Najważniejszy z nich ma około godziny i są to korekty, o korektach krótkich i długich. Ogólnie o co chodzi i jeżeli to obejrzycie, to będziecie już wiedzieć o wiele, wiele więcej. Ale dzisiaj tak ogólnie o sprzęcie diagnostycznym, jak tego używać, co robić, czego nie robić. Bo jest dużo, dużo naprawdę pomyłek i przez to coraz więcej wydatków niż mniej. Więc ogólnie dzisiaj nie o INPie, dzisiaj nie będzie o INPie. Nie mówię do posiadaczy BMW, mówię do posiadaczy wszystkich marek. Głównie dzisiaj będzie o silniku spalinowym, ale benzynowym. Diesel troszkę inaczej można, trzeba diagnozować, bo jest no turbina, turbo diesel. Czy ogólnie silniki z turbiną będą troszkę inaczej wyglądały, ale mówimy o wolnosącym. I teraz zaznaczam, nie mam żadnego wykształcenia technicznego z samochodami. Nie mówię to tylko dlatego, żeby chronić sobie dupę, ale chcę wam pokazać, powiedzieć, że każdy może to w jakimś tam lepszym czy gorszym stopniu ogarnąć i wtedy można działać dalej. Wiadomo, kupujemy sobie sprzęt diagnostyczny, jakiś tam, nieważne jaki. Czy to będzie aplikacja na telefon, nie polecam za bardzo. Czy to będzie jakiś program do laptopa, czy to będzie osobne przenośne urządzonko. Nawet taki Chińczyk jak tutaj i daje radę. I o co chodzi? Większość ludzi sobie wyobraża, że jak kupi taki sprzęt, to zaraz jego samochód będzie naprawiony. On przeczyta ten sprzęt kody, błędy, wymienimy sobie jakąś tam część i po sprawie. Pierwsza rzecz, największy błąd, jaki ludzie robią, nie tylko ludzie, którzy sobie sami tam chcą pomodzić, tylko nawet mechanicy lub diagności, niewykwalifikowani, nawet bym powiedział oszuści, którzy robią coś takiego. Ogólnie podłącza się sprzęt diagnostyczny, sczytuje się błędy i to wszystko. Ewentualnie nie ma tych błędów, więc mówi się, że wszystko jest w porządku i samochodzik jest świetny. Także to jest pierwszy błąd. Ogólnie to jest bzdura i to jest nieprawda. Błąd wyskakuje tylko wtedy, kiedy osiągalne są już maksymalne wartości dopuszczalne lub ogólnie przekroczone są te wartości dopuszczalne i wtedy sterownik silnika krzyczy do was, że tu jest błąd. I to jest pierwszy błąd, jaki ludzie popełniają. Właśnie drugi błąd to jest taki, że czytają błędy i zaraz wymieniają te części, które tam są. Drugim błędem to jest kategoryczny, to jest błąd taki, że wyskakuje nam sonda lambda, ale sonda lambda mówi nam, że mieszanka na banku pierwszym, czy to drugim, zależy ile mamy tych cylindrów, mówi, że mieszanka jest uboga. No i pierwsze co, mechanik, czy to ktokolwiek sobie diagnozuje, biegnie do sklepu i kupuje nową sondę. To jest największa bzdura, jaka może być. Wiadomo, sonda może paść, może zdechnąć, ale to trzeba wiedzieć, jak to zdiagnozować. Można ją próbować ożywić poprzez dodawanie na przykład czegoś łatwopalnego do dolotu lub spróbować podwyższyć obroty i takie rzeczy. Jest wiele sposobów. Robiłem to na kanale, trzeba wejść na kanał, tam jest pokazane we filmach, jak to zrobić. Nie szukajcie po tytule, szukajcie w ogólnym temacie, tam jest pokazane trochę dużo. Także czytają błędy i cokolwiek wyskoczy w nazwie, nie czytają opisu w ogóle, lub opis jest po niemiecku lub po angielsku, wystarczy wejść na internet, na Google, czy jakąkolwiek inną wyszukiwarkę, znaleźć sobie narzędzie do tłumaczenia języków i bez problemu możecie, lub nawet sczytując ten kod, który zaczyna się przeważnie, taki uniwersalny to są kody na literkę P, czyli powertrain, i wtedy możecie sobie wejść na neta,
przetłumaczycie przeważnie po angielsku. Jeżeli wasza wyszukiwarka nie wyszukuje po angielsku, przestawcie sobie język, zróbcie po angielsku, wyskoczy wam mnóstwo opisów, co ten kod oznacza i co może być przyczyną tego błędu, co można zrobić. I naprawdę sprawa załatwiona. Żyjemy w czasach, gdzie wiedza jest ogólnodostępna, trzeba tylko się wysilić i poszukać. To jest najczęstszy błąd, że ludzie nie czytają opisu błędu, nie czytają błędu, czytają tylko to, co rozumieją. Sonda Lambda, aha, dobra, biegnę wymienić sondę Lambda. Przepływomierz, dobra, biegnę wymienić przepływomierz. Coś tam wyskoczy, na przykład czujnik wałka dolotowego. Czujnik wałka dolotowego. Jest wiele różnych błędów określających, co ten czujnik wałka mówi. Są błędy, które mówią, na przykład brak połączenia z czujnikiem wałka, na przykład, bo to może być inny sensor. Wtedy no, szukamy na przykład, czy to może wiązka, czy to może coś tam, wtedy może ewentualnie to będzie ten czujnik wałka. Ale jeżeli czujnik wałka nam mówi, że nasz rozrząd jest zbyt wyprzedzony lub zbyt opóźniony, to ewidentnie nam mówi, że być może ten czujnik nie domaga, ale być może mamy przestawiony rozrząd lub coś ze zmianą fazą rozrządu lub coś innego, co powoduje to. Pamiętajcie, pierwszym podstawowym krokiem do diagnostyki swojego samochodu to nie jest kupowanie takiego sprzętu, jakiegokolwiek, nawet najdroższy sprzęt, jaki może być, wam tego nie naprawi. Pierwszym krokiem będzie posiadanie wiedzy. Musicie wiedzieć, po pierwsze tak, jaki macie silnik, co w tym silniku występuje, ile macie banków, co to oznacza, ile macie sond lambda przed i za, ile jest katalizatorów, co te katalizatory robią, jak się diagnozuje poszczególne komponenty, na przykład, że często też pada takie pytanie odnośnie właśnie sond. Diagnoza katalizatora. Jeżeli jest padnięty, sondy za katalizatorem będą chodzić w takim samym trybie jak te przed katalizatorem. Dobry katalizator oznacza to, że sondy za katalizatorem będą utrzymywały jakieś tam napięcie stałe o średniej wysokości 0,7 V, 0,8 różnie bywa, ale nie mogą skakać. To jest na przykład prosta diagnoza. Ktoś tego nie wie i będzie wymieniał sondy i takie różne rzeczy będzie tam szukał. Pierwsza rzecz, jaką trzeba, żeby zdiagnozować swój samochód, to wiedza. Jest tyle wiedzy, masakrycznie dużo wiedzy. Wystarczy poszukać. Mówię za każdym razem, szukajcie, a znajdziecie. Jeżeli mamy jakąś już tam wiedzę, wiadomo, że praktyczna jest lepsza niż teoretyczna. Można mieć teoretyczną, ale w praktyce się nauczycie. Ja tak się tak uczyłem. Wtedy kupujecie nawet najprostszy jakiś tam sprzęt, to nie musi być nawet sprzęt przenośny, wystarczy aplikacja. I teraz często ludzie pytają, to na jakie wartości ja mam tam patrzeć, żeby coś tam sobie, prawda, zdiagnozować. Ogólnie, no powiem, tak trochę nieprzyjemnie będzie powiedzieć, że na wszystkie. Ale ja wam wyszczególnię po kolei, na co trzeba zwracać uwagę i dlaczego jest to tak przedstawione, na przykład na tym, co ja mam. Tutaj Snap-on przypadek, całkowicie, że kupiłem, ale jestem zadowolony. Dlaczego tak to producenci przedstawiają i też podstawowe błędy, jakie ludzie popełniają, właśnie podając na przykład jakieś tam dane na forum czy na grupę, tak samo do mnie, bo po prostu nie wiedzą, co jest istotne, a co nie, i potem post ciągnie się przez 20 stron i po prostu no masakra się robi. I chciałem właśnie pokazać, teraz jeszcze wrócić do... Sorry, że ogólnie obraz będzie taki, jaki jest, ale spróbujemy to jakoś przedstawić. A więc tak, pierwsze co, wybieramy sobie tam samochód, silnik, bla bla bla, wersja i tak jest. Wchodzimy na kody. Jeżeli tutaj będą jakieś błędy, wiadomo, że może być coś poodpinane, w silniku ktoś już wcześniej grzebał, wypadałoby to zapisać, co tam występuje, skasować i pojeździć jeszcze raz i zobaczyć, co jeszcze raz wyskoczyło, prawda? Ale i tak zapisać sobie, co tam wyskoczyło, i wtedy dobry diagnosta będzie wiedział,
z czym mam już do czynienia. Wiadomo, mogą być jakieś tam inne z poprzednich napraw kody, ale będą na przykład, powiedzmy, uboga mieszanka. Sądy Lambda będą mówić uboga mieszanka. I kasujemy te kody i wtedy wypada wejść tutaj. Czyli żywe odczyty. To jest diagnostyka. Czytanie samych błędów to nie jest diagnostyka. Jeżeli jedziecie na diagnostykę, płacicie od 50 do 150 zł za diagnostykę, tylko za czytanie błędów i skasowanie, jesteście oszukani. Ktoś was oszukał. Niestety, tutaj mam wyłączony silnik. I teraz tak, pierwsza rubryka. Co jest na samym początku? Tak, obroty silnika. To jest najważniejsza wskazówka, jaka może być. Jakie macie obroty silnika? Dlaczego? Przykład. Często ludzie podają, słuchaj, moja przepływka podaje, że mam tam 15 kg powietrza na godzinę poboru, prawda? No, a jaki silnik? No taki i taki. Kurczę, za dużo masz, wiesz? Ale nikt nie podaje, jakie są obroty. Jeżeli będziemy mieli fabrycznie 700 obrotów na minutę i na przykład powiedzmy w tym 3-litrowym po rozgrzaniu, pamiętajcie, po rozgrzaniu silnika, to jest ważne, ogólnie diagnozujemy silnik, kiedy jest rozgrzany. Jeżeli mamy zimny, tutaj będą głupoty. Silnik rozgrzewa się, potrzebuje więcej paliwa, więcej wszystkiego i ten. Ale jak jest rozgrzany, w tym 3-litrowym na 700 obrotach na minutę będzie około 12 kg, czy tam 12,5 kg powietrza na godzinę. Ale jeżeli ja sobie lekko podbiję obroty lub spowoduję na przykład, przykładowo wypnę sobie czujnik wałka wydechowego, obroty mi skoczą na 800, ale ja się nie znam na diagnostyce i omijam tą rubrykę i patrzę, ile na przykład mi przepływka bierze. Przepływka mi będzie brała wtedy więcej. Ja podaję takie coś na forum i zaraz jest podawana lista sugestii, co trzeba zrobić, żeby naprawić ten błąd. Dlatego ważne są obroty. Na dzień dobry, obroty, podstawa. Ja już oznajmiłem na grupie, że jeżeli ktoś nie będzie wiedział takich rzeczy, to po prostu post będzie kasowany, bo to jest pisanie bez sensu. Ktoś po prostu może ominąć ten fakt i sugerować coś tam, gościu poleci po nową przepływkę. Dwa. Ładowanie, bateria, akumulator. Tu mamy włączony silnik 11,8, trochę gadam, już spadło. To też jest ważne, bo jeżeli będziemy mieli słabe ładowanie, być może, że coś się zacznie dziać, że komponenty nie będą działały tak, jak powinny, więc ładowanie też powinno być na drugim miejscu i zawsze, tylko i wyłącznie. 3. Temperatura wody ogólnie. Tu mamy 18, silnik zimny, nie odpalamy. Dlaczego temperatura wody? Bo, żeby, tak jak mówiłem, diagnozować, potrzeba gorący silnik. Jeżeli silnik będzie zimny, te wartości zawsze będą inne. Także musimy wiedzieć, jaką mieliśmy temperaturę, jakie były obroty i co się później działo. Temperatura do lotu ogólnie też jest to ważny czynnik, aczkolwiek on nie będzie tak mocno wpływał na jakieś takie akcje. No różnie to bywa, akurat w tym BMW mogę wypiąć ten czujnik i tam wiele się nie zmieni. Ogólnie auto będzie lekko słabsze, być może żywsze, bo wtedy komputer przybiera wartości jakieś tam domyślne, ale nie będzie powodować raczej jakiegoś tam trzęsienia silnikiem, budą czy coś takiego. Może być spadek mocy ogólnie, zbyt wysoka temperatura do lotu ogólnie mamy, kiedy mamy za gorąco, komputer będzie jałowił nam mieszankę. Ogólnie, tak jak mówię, powtarzam jeszcze raz, o uboższej czy bogatszej mieszance, korektach, już mówiłem w tym filmiku tutaj w rogu, patrzcie teraz, czy nawet na końcu, ważny film, jeżeli tego nie obejrzycie, możecie sobie tam znowu kminić coś, ale nigdzie nie dojdziecie. Korekty, paliwa najważniejsze. Temperatura do lotu, temperatura oleju. I tak samo ważne, można powiedzieć, jak temperatura chłodziwa. No ale, tak jak mówię, najważniejsza jest prędkość obrotowa silnika oraz ładowanie na dzień dobry. Potem mamy właśnie, tutaj mamy ogólnie prędkość, też jest ważna, bo to jest ważne, czy jedziemy, czy stoimy, kiedy diagnozujemy. To już naprawdę dobry diagnosta potrzebuje do dobrych wartości. Tutaj mamy obciążenie silnika,
to może Was na dzień dobry nie interesować za bardzo. Tutaj mamy airflow, czyli przepływ powietrza akurat w kilogramach na godzinę. I biorąc to i obroty silnika, wtedy można sobie diagnozować. Patrzenie tylko na właśnie przepływ powietrza może Wam nic nie powiedzieć. Tutaj mamy ogólnie woltaż przepływki. Na dzień dobry mamy 0,1 V. Co to jest ignition and wasp? To jest ogólnie po angielsku, sorry, ale to jest wyprzedzenie kąta zapłonu. Co to jest wyprzedzenie kąta zapłonu? Kiedyś może to mówię dokładniej, bo to jest bardzo, bardzo ważny, istotny czynnik i tym ogólnie można regulować moc silnika i takie inne rzeczy właśnie, kiedy robimy remap. Wyprzedzenie kąta zapłonu. Ogólnie musicie wiedzieć, że benzyna, ogólnie substancje palne, mają jakąś określoną prędkość spalania. Jak wiecie, tłok musi dojść do góry, żeby wystąpiło zapalenie mieszanki i potem tłok idzie już w dół, wytwarza się kompresja, ciśnienie, wszystko wali w dół, żeby wytworzyć moc. Ale kiedy obroty wzrastają, pamiętajcie, że ta benzyna dalej się będzie spalała w tej samej prędkości, więc trzeba wyprzedzić moment, kiedy mieszanka się zapali, czyli kiedy tłok będzie jeszcze przed górnym martwym położeniem. Także to też jest ważne. Tu też jest ważne injection pulse, czyli puls wtryskiwacza, czyli czas wtrysku tak zwany. Co to znaczy? Jest to bardzo szybka akcja, jak widzicie, w milisekundach. Tam są ogólnie na rozgrzanym silniku około gdzieś 2 milisekund na, powiedzmy, w dobrym, zależy jaka będzie ogólnie pojemność, prawda, silnika, to wszystko zależy od pojemności silnika, ale mniej więcej to zawsze będzie to samo, mniej więcej około 2 milisekund w benzynowym wolnosącym. To też jest ważne, bo jeżeli na przykład wszystko nam działa, a mamy bardzo wysokie tutaj odczyty, na przykład jak robiłem, nie wiem, ktoś tam widział film z usuwaniem krokowca w tym silniku. Tutaj odczyty zamiast 2,1 były gdzieś 2,6, nawet 8, więc było dosyć bogato. Co to znaczy, że mamy dostarczane paliwo pod jakimś tam ciśnieniem, zawsze stałym, i po prostu komputer reguluje czasem otwarcia tego wtryskiwacza. Im dłużej jest ten wtryskiwacz otwarty, tym wiadomo, będzie wtryśnięte więcej paliwa. Tutaj mamy różne dane na temat położenia przepustnicy, kąty, woltaże, i tu jest też ważne może stuki, ogólnie stuki. Co to jest? To jest właśnie związane z czynnikiem spalania stukowego. Jest to bardzo ważny czynnik, właśnie chodzi też, jest to powiązane z kątem zapłonu, bo kiedy zbyt mocno wyprzedzimy lub opóźnimy, ogólnie wyprzedzenie kąta lub w złym momencie zostanie odpalona mieszanka, może powstać stuk lub mamy jakieś złej jakości paliwo. Ogólnie liczba oktanów mówi nam o tym w paliwie, jak lepiej jest to paliwo skonstruowane, jak lepiej jest stabilne, żeby silnik czy sterownik mógł to ogarnąć. Więc to nie chodzi, jak to się tam zajebiście pali, tylko jak to jest dobrze kontrolowane to paliwo. Im więcej oktanów, tym bardziej stabilne to paliwo i będzie wybuchało, czy tam spalało się wtedy, kiedy sterownik to chce, a nie kiedy paliwo samo, bo jak wiecie, benzyna jest bardzo łatwo palna, trochę ciśnienia i wszystko może nam pójść nie wtedy, kiedy chcemy. Więc tutaj będziemy mieli właśnie dane związane ze stukiem. Tu już zjechałem trochę za nisko i teraz mamy też bardzo ważne, jak zwykle już standardowe, sondy lambda. Jak widzicie teraz, zapłon jest wyłączony, silnik nie pracuje, ale mamy jakieś tam napięcie pokazane, prawda? 0,43 V, ogólnie tam przyjmuje się 0,45 V, czyli połowa skali między 0,1 a 0,9 V, bo właśnie do tego dąży sonda, żeby to wypośrodkować, ale tak jak mówiłem właśnie w tym filmie, jeszcze raz powtarzam o korektach, tam Wam wyjaśnię
co robi sonda, dlaczego sonda skacze, pokazuje nam wykres, kiedy to robi, kiedy nie. I tu mamy sondy przed katalizatorem i sondy za katalizatorem, więc mamy dwa banki, więc dwie przed i dwie za. To jest ważne, dwie przed powinny pokazywać fale, kiedy warunki są normalne. Chyba że dociskamy mocno pedał gazu i jedziemy szybko, wtedy one będą pokazywały wysokie raczej woltaże, bo silnik pracuje na bogato, żeby wytworzyć więcej mocy. Grzałki, ogólnie gotowość, sond. I tu jest pierwsza rzecz. To jest może dziwne określenie, auto integrator w procentach. To są ogólnie w BMW, tutaj E46 powiedzmy. Nie tylko, to są korekty krótkie. Ktoś tam się kiedyś mnie czepiał, że to nie są korekty krótkie, tylko logi z sondy lambda. Ogólnie krótkie korekty są logami sondy lambda, tylko pokazują, powiedzmy, już przekształcone wartości. To są krótkie korekty. Jak działają korekty, tak jak mówiłem, już w innym filmie. Trzeba wejść na kanał. Tutaj mamy grzałki za przed i tutaj mamy znowu korekty długie. Korekty długie pod obciążeniem, tu są akurat w milisekundach. Średnich obciążeń, przepraszam, tu są wysokich obciążeń, czy tam te są te poprawne. W niektórych samochodach tego nie ma, BMW sobie to podzieliło jeszcze na jedną kategorię, żeby wam ułatwić zadanie, ale trzeba wiedzieć, jak to właśnie, jak tego używać. Także tutaj mamy długie korekty, długa korekta, widzicie, bank pierwszy 0,4%, bank drugi 0,3%, także można powiedzieć, że żadne, czyli świetnie wszystko jest. Tutaj mamy różne odczyty, ustawienia rozrządu, ogólnie vanosa, jaki jest aktualny, powiedzmy, jaki jest wymagany, referencyjny kąt wałka jednego, drugiego. Tutaj mamy dane związane z pracą cylindrów. I teraz ważna rzecz. W INPie, ci co mają BMW, często ludzie mylą to, czyli zakładkę RAF, pisze się R-O-U-G-H, często to właśnie mylą z korektami paliwa. To nie są korekty paliwa, to jest, można powiedzieć, korekta pracy cylindra. Tam jest pokazane wszystko, co się może dziać źle, żeby spowodować, że ten cylinder pracuje źle, czyli jest opóźniony. I czyli tak, mechanicznie, czyli tak, popychacze, zawory, nieszczelność, UPG, jakiś wyciek potem. No ogólnie wszystko, co może wpłynąć na złą pracę cylindra, a nawet świece, prawda? Także nie mylić tego z korektami paliwa, bo to jest naprawdę uciążliwe, kiedy mi ludzie wysyłają jedno i to samo, inni też próbują pomóc, a tu po prostu złe dane. Także pamiętajcie, wiedza na początek. Jak będziecie mieć braki wiedzy, będziecie źle diagnozować swój samochód, będziecie robić więcej szkód niż pożytku. Tu reszta rzeczy to jest praktycznie tam jakieś, czy coś jest włączone, czy jest wyłączone. I teraz ważna rzecz. Często ludzie, ogólnie mówię znowu do posiadaczy BMW, którzy używają IMPy do diagnostyki. Ogólnie IMPa jest fajnym programem, bo można dużo rzeczy tam zrobić, ale ma jeden zajebisty wielki minus. Zamiast wykresów są jakieś słupki. Ktoś powie, że przecież to jest dobrze, można wszystko tam fajnie zdiagnozować. Ogólnie ja mówię, że nie można dużo zdiagnozować, bo zaraz wam pokażę, jakie to jest ważne. Wyjedziemy sobie na samą górę i przestawimy wszystko na wykresy. I teraz odnoszę się do tego, jakie urządzenie kupić. Bo dużo ludzi pyta, a jakie mam urządzenie kupić w ogóle? Jakiekolwiek urządzenie dzisiaj, nawet ten Chińczyk tutaj ma wykresy, żadnych tam jakichś głupich słupków nie ma i te urządzenie jest o wiele lepsze. Każde jakiekolwiek urządzenie, powiedzmy uniwersalne, będzie miał kody przedstawione uniwersalnie, czyli zaczynające się na P, P ogólnie będzie wszystko chodziło o silnik i wtedy mając takie kody, jest o wiele szybciej, łatwiej znaleźć problem. Tak jak mówię, wchodzicie na neta, tłumaczycie sobie i wszystko załatwione po sprawie. I teraz dużo tych urządzeń, które już widziałem, mają taki minus, no tego można już raczej nie przeskoczyć, że mogę sobie wybrać yy,
jakie tam mi się podoba wartości, na przykład kasuję te wartości, przechodzę na wybór manualny, czyli tak, potrzebuję sprawdzić prędkość silnika, przepływ, czas wtrysku, wychodzę z tego i teraz mam wartości cyferkami pokazane i to wiele mi nie mówi, bo przeskoki są takie no, ciężko wychwytywalne, a to jest właśnie ważne w diagnostyce. I teraz patrzcie, co się stanie, kiedy ja sobie uruchomię wykresy. Dużo ludzi mówi, ja tam się boję wykresów, nie wiem w ogóle, o co tam chodzi. Dobra, tak więc mamy trochę silnik już rozbujany, jeszcze jest zimny, mówię nie diagnozować na zimnym, ale ja wam tylko chcę pokazać przykład, dlaczego właśnie wykresy są milion razy lepsze i prostsze niż od jakichś tam słupków. Także mamy tutaj wybrane prędkość silnika, przepływ powietrza i czas wtrysku, ale to jest przykład, także mając wykresy można łatwo zauważyć przy diagnostyce, że chcemy sobie sprawdzić coś takiego, że logiczne będzie, że jak będę wciskał obroty wyżej, to przepływ powietrza też pójdzie wyżej, prawda? Nie patrzcie na tą wartość tutaj, chociaż jest dobra. Zobaczcie teraz, mamy tutaj stały jakiś tam wykres, lekko będzie opadał, bo tam silnik się rozgrzewa. Wbijam pedał gazu. Proste, prawda? Tutaj czas wtrysku może lekko tam widać na wykresie, ogólnie po tych tutaj cyferkach, ale na tym właśnie polega diagnostyka. Jak będę chciał, mogę sobie wybrać coś innego. Prędkość, przepływ powietrza i teraz korekty krótkie. Jedna i druga. Wychodzę z tego. Tutaj mam wartości ujemne, bo silnik się rozgrzewa, jeszcze jest bogato. Wyższe są, tak jak widzicie, obroty są jeszcze wysokie, bo silnik się rozgrzewa. Powinien opadać. I teraz tak, przechodzimy na wykresy. Tutaj mamy obroty silnika. I tutaj mamy korekty krótkie, które, tak jak mówiłem, zawsze będą chodzić góra-dół, bo tak właśnie komputer podaje mieszankę. Lekko bogatszą, lekko uboższą, żeby właśnie zrobić pośrednią mieszankę dla katalizatorów. Ogólnie ja to tłumaczyłem już na korektach właśnie na tym filmie. Także patrzymy, co się dzieje. Obroty wzrastają, a korekty idą ujemne. Dlaczego? Dalej mamy właśnie rozgrzewający się silnik. Także dlatego powtarzam, że nie warto patrzeć na takie rzeczy, kiedy silnik jest zimny. Bo tutaj mogą się dziać cuda i ktoś może wpaść w panikę. Zawsze trzeba poczekać, aż on będzie gorący, optymalne warunki i wtedy możemy coś sobie modzić. Ale ogólnie widzicie, jak to wszystko ładnie reaguje. Po wykresach możecie sprawdzić, co się ogólnie dzieje i jak rzeczy reagują. Ja właśnie w ten sposób sobie sprawdziłem sondę za katalizatorem, która nie domagała. Było widać ewidentnie, ktoś kto oglądał filmik, było widać ewidentnie, że ona nie domaga. Coś tam pokazuje, ale jest o wiele wolniejsza niż ta pierwsza. Po wymianie ogólnie poprawiła się jazda i takie tam rzeczy. Także poczekamy, aż się silnik trochę rozgrzeje. Jak widzicie, dodaje gazu, jest bogato jeszcze. Korekty krótkie idą w dół. Tutaj obroty mamy na wysoko. Tak samo i przepływ powietrza. Puszczam nogę z gazu. Wszystko się zmienia. Na tym właśnie polega diagnostyka silnika. Teraz taka uwaga dla ludzi, którzy próbują podglądać sondy, co one robią. Także pamiętajcie, nie zawsze sondy przed katalizatorem, czyli te dwie. Tutaj są dwie przed, tutaj są dwie za. Jak widzimy, tutaj już się rozgrzał katalizator, bo wcześniej były takie dziwne wykresy. Pamiętajcie, że dopiero gdy katalizator się rozgrzeje, można
tak naprawdę badać sondy. I teraz tak, sondy przed nie zawsze będą pokazywać idealny tam wykres, czasami mogą sobie tam świrować na wolnych obrotach. Dlatego sondy ogólnie powinno się diagnozować przy jakimś tam wciśnięciu pedału obrotów, co robią. Pamiętajcie, że to nie sondy wytwarzają jakieś tam dane z kosmosu, to one czytają emisję spalin, ogólnie robią na bieżąco, badają, czy jest idealna mieszanka, co ogólnie silnik robi. Także nie obwiniajcie na samym początku sond, tylko obwiniajcie cokolwiek to jest od momentu, kiedy powietrze wpada przez przepływomierz do momentu, kiedy trafia na sondy. Także tutaj widzimy trochę spadek na sondach za katalizatorem, ale musicie sprawdzić, spojrzeć ogólnie na woltaż. Tutaj jest 0,7 V prawie. I to jest stałe praktycznie napięcie. Sondy przed katalizatorem cały czas oscylują między tam 0,1, 0,2 do 0,9, 0,8, 0,9. Puszczam gaz. I one te powinny wrócić właśnie na 0,7, trochę powyżej. Ogólnie ten samochód miał, jak wiecie, duży problem z silnikiem, ze spalaniem oleju. To są te same katalizatory, które były w tym silniku. Teraz jest silnik 3.0, jak widać. Pracują ok. Jeżeli właśnie byłoby tak, że te sondy by falowały, te za katalizatorem by falowały tak samo jak te przed katalizatorem, to by było oznaka tego, że katalizator już nie pracuje, został wypalony lub jest zapchany, raczej jest wypalony, po prostu szlachetne metale już tam nie istnieją, nie robią swojej roli i na tym koniec. Dobra młodziarze, to by było na tyle, ja myślę, taki wstęp krótki, tak objaśniłem, że co jest ważne naprawdę, to nie o to chodzi, żeby kupić to urządzonko i już pomodzić sobie tam wszystko, tak to nie działa. Trzeba mieć wiedzę na początek, można tą wiedzę znaleźć, ja ją też znalazłem. Może ktoś tam mieć problemy, ktoś kto rozumie angielski będzie miał jeszcze łatwiej. Także jest wiedza, ja ją próbuję przekazywać, ale pamiętajcie, wiedza, potem urządzonko. Potem trzeba sobie testować właśnie wykresami. Nie patrzcie na błędy. To, że nie ma błędu, nie znaczy w ogóle absolutnie, że silnik jest zdrowy. Ktoś, kto tylko kasuje błędy i bierze za to pieniążki, niestety was troszkę nabił w butelkę. Możecie mieć korekty typu paliwowe, typu 25, spokojnie i nie będzie żadnego błędu. I tak to wygląda mniej więcej, na tym właśnie polega diagnostyka. Także szukać, nie pytać, tylko szukać jeszcze raz. Być może znowu nakręcę jakiś podobny filmik. Już robiłem ogólnie podobne rzeczy, jak zdiagnozować korekty, ale pokażę wam jeszcze raz, jak zrobić na przykład, jak sprawdzić lewe powietrze w bardzo prosty sposób, właśnie przy użyciu takiego urządzonka. Trzymajcie się, na razie, cześć.